ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Tego się nie spodziewałem. Jak tam, Wojtek, wróciłeś? Wczoraj? Przyjął cię, Krzysztof? Nie zobaczył. Ten, jeden był, cały ten kury. Mówi, a ja pomogę mu te torby. A ten, ja mówię, nie, ja sam dał radę. Sam to wszystko zrobiłem. Nie pomógł, nie ponosiłeś mu rzeczy? Nie, ja sam to zrobiłem. Krzysiek? Nie. Ty sam to musiałeś robić? No jak? Jezus. Napracowany, napracowałeś się, musisz teraz odpocząć. A dzisiaj są twoje urodzinki, tak? No. 100 lat. 100 lat. Nie. Żyje nam. 100 lat. 100 lat. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Nie. Żyje nam. A kto? Majorek. Przeten mój majorek. Wojtek, dobra, niech będzie Wojtek. To fajnie tak powiedzieli. To ja panów oduczam. Lej po łypach. Jak tak... A wczoraj jeden? Zobacz, kurę. Tak? Dwa razy. Po co? I proszek ten, wiesz. A kto jabłka posprzątał, Krzysiek? Kto jabłka posprzątał? Ksiądz. Kto ja? Nie wiem. Ja tu nie mogę mieszkać. Sąsiad? Ty, Wojtek, posprzątałeś? No, o. Może pozgryniałem tutaj. I wy mówicie, że Wojtek nic nie robi, proszę bardzo. A jak? Robi. O. To dzisiaj co, impreza, Boże? Czy jak? Nie wiem, co będzie. Nie krzycz! A to pitbull, tak? Nie ma. Tak, to tego. Tam. Kargul. Podwyższy od mego. Jak ja tu przyjeżdżałem tym kargiem i jego brat chciałem, zawrócił całe to wszystko, zobaczyli okno potwierane, zobaczyli, a ja... Weź daj mu to, bo czeka! Zobaczyli całe to, a ja ten okno odsunąłem i samochód jedzie powoli, a ja mówię... Dzień dobry. Płacili się na mnie, major Rusiu. Wojtek, słuchaj. Bo jest taka kwestia, nie? Przyjechałeś tu mieszkać, no to teraz połowę musisz płacić, wiesz, za prąd, za wodę. Będziesz dokładał się, tak? Tak. Będziesz, tak? Tak. Dla Krzysztofa jakieś tam będziesz płacił za ten? Za wynajem? Jakieś ja tutaj... zakupy, jakieś srupy, takie rzeczy. No, ja nie mówię, wiesz, pieniędzmi, nie? Pieniądzami, przepraszam. No. Ja muszę zacząć lajty robić. A to musisz zacząć, no. A może kolega będzie potrafił ustawić lajty? Ja akurat nie, ale postaram się załatwić może kogoś, kto to ogarnie, nie? Ale nie za darmo, to już wiadomo. Nie. O, jeszcze Wojtka w urodziny wali. No, chcesz, żebym kolana połamał, tak? Lajty, ile to kosztuje? ZUS zapłacić, kurwa, 4000, kurwa, bo jakbym nie zapłacił, kurwa, ta rekomend, bo zamordowany. No to zabieraliby Lublina i tyle. To twój. Mało jemu nie zabrali, ja musiałem ten, kurwa, cały czas 150 zapłacić, bo mandat jakiś. Nie dawaj mu tych jabłek, no patrz, co on robi. On rozgryza. No ale po co? I to ja będę wychodził po tym? Masz posprzątane? Nie. Dlaczego te są nie są ponoszone, o te? Nie, on nie będzie nosił. Nic nie nosił. Na stół połóż, nie weźmie ze stołu. Nauczony, nie weźmie ze stołu na pewno. O, weźmie! Nie, zobaczysz, że nie. A zobaczysz, że weźmie. Patrz, zostaw. A kto jajecznicę zrobił? Nie. Ty? Chodź. Dla Krzyśka? Nie, ja zjadłem połowę i mu zostawiłem połowę. A jajka te... Można się dzielić? Można. Ze wsi. Takie duże, wiesz, jakie smaczne. Jaki duże on... jaja takie. No. Siadaj, Wojtek, tam gdzieś. No dawaj, chodź się wolniej. Czuj się jak u siebie. No. O, już poprane wszystko. A jak, elegancko. A pralka dobrze chodzi? No. A to musiałem te, pierwsze, całe te wszystko, te musiałem dobrze złożyć, całe te i... Na dół i po prostu sam raz, a 5 kilo, bo to się pierze, bo nie można więcej.
Tam chyba 7. Tam nam napisane jest na pralce. Bo najpierw kupiliśmy taką pralkę, że 9 można było. Ale przecież drzwi nie przeszła. I Krzysiek wyrzucił, no. A zwrócić nie można było. No, wyrzuć. Nie, nie znaczy, że wyrzucić. Kosztowała dużo, a sprzedałem ją za 1000. Przyjechał chłopak z Wasilkowa, ją zabrał. Tu pralkę, pamiętasz jak kupowaliśmy pralki? No. To nie to, że jedną pralkę kupujesz i nie, tu nie ma tak. 9 kilo wsadu miała. Tylko przez drzwi nie weszła, nie? Krzysiek? Tak było? No. No. W urodziny upalam ci. Przy okazji. No. To ile ty lat już skończył? Co? Ile ty lat? 80. No. Gdzie? Nie, to stuletni dziadek. 45. 45? O. Ty, to wyglądasz na 45. Nie, na więcej wygląda. Jak na więcej? Na stuletniego dziadka. No, o, już, o. No. Bez zasady. No ale w urodziny takie, no. No. O, miłe życzenia złożył. No. No właśnie. A może jakiś dziadku. Takie... O, masz. Dziadku, składam tobie życzenia. No to już składałeś teraz. No ale, teraz oficjalnie? Masz... No. No. A ty masz 60 lat. A ja mam, ja jestem. Ale patrz, młodszy od Krzysztof chciał tobie złożyć życzenie, no to kurde, przyjmij. Daj rękę. Dziadku, no. Życzę tobie 100 lat. Dziadku, tak? Ja jeszcze brody nie mam. Masz. No, ogoliłeś, kurde. Czekaj. A to co? Gdzie to broda? To żuchwa. A to co, nie broda? Żuchwa. To druga broda rośnie. Oj, ty dziadku. A tutaj, a wiesz jak to się nazywa to? O to? Pod gardło. Nie, pod gardło. No, chyba tak. No. Tak zwane. U nas myli pod gardle. A, i na patelnię, nie? Tak. No. No. A zadowolony jesteś, że przyjechałem tutaj, czy nie? Ja powiem tak. Czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony? Stało się to, co miało się stać. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Ale ty mieszkajcie jesteś... sobie, byle w zgodzie. Panowie, o, najważniejsze, no. Czy wy jesteście zadowoleni? O, żeby wam się tylko tak żyło jest. Dobrze, no. Niech odpowie, czy jesteś zadowolony, że przyjechałem, taką drogę zrobiłem i po prostu... Przez Niemcy, Warszawę... Augustów? Augustów, Białowieże, wrócił na szkolną, no. No, tam byłem. Dziadku! Eurotrip! Czekaj, a ile tam Polaków nie widziałem, a jak tam siedziałem na poje, próbowali? Białowieży. On nawet nie wie, gdzie był. Ja wiem. Wiesz? Jak tam, fajnie było? Daj rękę. Powiem, to mnie... Ale tam jaka tam okolica? Lasy wszędzie? Puszcza naprawdę? Puszcza? Tak. To po chuj ty tu wracałeś? A to w sumie tu też puszcza, no. No. A była kilka ciągle. A co sre? Ja słyszałem, że pierdolisz. Że co, puszcza? To źle, że puszczę pokazuje? Zajebiście. A co mam pokazać? Nie musisz pokazywać. A to już wszyscy wiedzą, widzieli. To co to, tajemnica? Ale to fajnie mieć tak sobie, kurde, no taki lasek swój własny, wiesz? To park taki, narodowy. Narodowy. Park narodowy, skansen, Krzysztof. Prawie, no, prawie, że skansen, dobrze powiedziane. No. Masz, tu popielniczkę stoi. Dobra, to może być. Masz, o. O, jak tobie ten patrzy. O. Cukruje, nie? No kurde, no? Urodziny masz, nie? A, no. To dzisiaj gościu będzie. Daj rękę. No dobra, już dawałeś. No daj jeszcze raz, jejku, co, żałujesz ręki? To połóż papieroszka. Ale proszę nie przeszkadzać. A bo dziadek pani. On ma dzisiaj swoje prawa, więc dziadku, panie Krzysztofie. Dziadku, cacy. O, tu poduszkę wyprałem. Cacy. A to na dziadku. Supukcję, to tak? Dwa rodziny nawet poduszkę wyprał. A, Wojtek. Chcę tobie coś przekazać. I podziękować tobie również. Bo widziałeś ten przycisk, który jest. A, ale nie można. To jest dzięki tobie również. Tobie to też się należy. Dlatego tu zawisł. Także... Zasłużenie. Pokłony z mojej strony. Nie mogłeś tu być, ale dziękuję. I widzowie tobie dziękują, że przyczyniłeś się do tego. Jeden z nich ja. O, nawet. Do czego? Do tego przycisku. Bo on też uczestniczył w filmach, tak? Czy nie? A jakiego przycisku? Tego? No. Że mam tak? Bo to 100 tysięcy przeszło. O, już on ma 135. Że mantasz? A ja mam... Ja nie mantam. A co robisz? O, ruszam. Teraz 37 tysięcy mam. O, to już niedaleko. Kurde, człowieku, to do przodu tylko. A ja miałem, pierwszy kanał miałem 110 tysięcy. A dostałeś przycisk? Bana.
Bana dostałeś? O. 11 banów doszło. Teraz przycisk za najwięcej banów może dostać. Ale Krzysztof dostał i tam poleciało. To dzięki również tobie. Także żeby nie było, że ja taję to. Nie mogłeś być wtedy na wręczeniu. My z Krzysztofem tutaj winko wypiliśmy sobie. Panie Jacku, ale też dzięki mnie, bo przypomniałem tobie. A, tak. Dziękuję tobie. Proszę cię. Kłaniam się nisko po same... Ja tak samo. Pi... No tam, wiadomo. No i poduszkę prawym i całe te... Kłaniam się po same... Nie. Weź... Ja wolę... Weź mu też powiedz, Wojtek, no bo... Ale... Przyszli ludzie... Kulturalni, o człowiek, który też nie zna, pierwszy raz widzi, ale widzi. No, ale ja oglądam, oczywiście, codziennie kurwa. Przepraszam. Spoko, spoko. Codziennie oglądam, autentycznie. No dzięki. No. Wszyscy oglądają, a ilu panów każdy, w jego stoku, co? Tak, każde obejrzenie to jest, wiesz, idzie do góry wszystko, no. W cerkwi byłem, taka duża oglądalność. A co w cerkwi? W cerkwi. A, w cerkwi, Jezus. Nie dawaj mu tych jabłek, ja cię prosiłem o to. Nie, że sam tamten przynosi. Jest cały ten, a ten ksiądz, proboszcz, całe to wszystko. Gryzie. Od razu dwie osoby, ja wchodzę, od razu chmurkę wychodzę. Kasę, bo trzeba zapłacić. Połóż się, Aronek, chodź. Zacząłem nagrywać. Nie nagrywałem nikogo. Połóż się. Ale jak tu pachnie. Co? Płyn dawałeś chyba, tak? Ale patrzcie, ile tu chmielu rośnie. To chmiel, tak? Tak. Patrz, o, widzisz, Krzysiek? To jest wszystko chmiel. To jest chmiel, tak? Tak. Masz, chciałeś zapytać się, ja co za drzewką? To jest chmiel. To chmiel? Tak, oczywiście. Piwo można robić. Na piwo, nie na tytoń. Tak. A ty mówiłeś tytoń. Z chmielu różne rzeczy można robić, ale no, z czym się kojarzy? No właśnie. Z piwem, tak? No oczywiście. A jak to zrobić, piwo? Nie wiem, ale można na internecie sobie spokojnie sprawdzić. A to tatuś posadził, tak? Jest tego odgroma. Tatuś posadził? Tatuś posadził? Samo? Samo. Samo siejka. A to trzeba płacić ten, akcyzę. No. Akcyzę musisz zapłacić. Ja? A kto, ja? A to dzikie. Jakie dzikie? Jak dzikie, jak u ciebie, no. Krzysiu. Panie Przepraszam bardzo. Panie Krzysztofie. Przepraszam bardzo. To dzikie wyrosło. A, dzikie. Ale się pilnuje. Nie. Podlewa się. Podlewa codziennie. Parę razy dziennie podlewa. A pewnie Wojtek codziennie podlewa rano. Ja podlewam? A co, nie ile razy stałeś tam? Ja tam nie byłem. Dlatego będzie lepsze piwo. Słyszysz? Posłuchaj, bo byłem, ja ci powiem, że oni wiedzą i w sądzie, i policja całe te... Ja byłem tam gdzie te dokumenty przywiozłeś. Ja byłem pierwszy dzień, zaczęli wydzwaniać całe te. Ja siedziałem, uciekałem na taksówkarza, musiałem pewne rzeczy złapać. A, przepraszam, Wojtek. A daj mi powiedzieć. Nie, ja tylko jeden. Ale daj, no, daj jeden, mu powiedzieć. Nie, słowo. Daj. Mów, nie, najpierw on, mów. Dał mi wszystko. Jest wszystko w porządku. Ja... Wszystko ci dał? A papierosy dał? Papierosy ja dam Gerunkowi. Jeszcze nie dał. Nie, jemu to było. Powiedziałeś Glagaremkę dać. No to widzisz, ty powiedziałeś. No. I co? Odkupić mam teraz, tak? Ja wczoraj już kupiłem dwie. Dla jego? Tak. O, dobry wujek, no. Spytaj się jego. Kupić tobie zwieramki fajek? Ale kasę... No urodziny. Kasę chciał, czy nie? Nie. Kurde, no dobrze, no. Bo zobaczył, że wrócił. A co dla mnie kupiłeś? No może być, o, to co ja lubię, no. Blisko. Naturalne? Nie. Naturalne? Właśnie zapłaciłeś? Gdzie mam jechać? Udać się. Gdzie on jest? No. Tam gdzie mieszkasz. No dobra, czemu ty tak gadasz? Mam wstać? Masz. To wstanę. Chyba już dobre te winogrona. Ja muszę dzisiaj jechać zbierać. Dobra? Niektóre tak dobre. Niektóre dobre. A ja pozwoliłem? O, żałuj. A ja jeszcze nie wziąłem, panie Krzysztofie. Mogę? Mogę spróbować? A ja nie pozwoliłem. No to pyta się ciebie, czy może spróbować. No właśnie. Nie, to nie. Dobrze. No. I tak zgniją ci. Co? Tak zgniją. Nie zgniją, nie martw się. A co zrobisz z nimi? Kompot będę gotować. Nie. A mogę jemu dać? Dla jego? Panie Krzysztofie... A może sam sobie wziąć? Zna pan takie powiedzenie? Gość w dom, Bóg w dom? No właśnie. Znam, ale trzeba się pierwszy spytać, czy można. Zapytałem się. Nie.
Tak. Nie, to nie słyszałeś. Ale co ty będziesz mi tu gadał? No Krzysiek, no zapytaj. Ty mnie będziesz gadać. Ja mnie rozkazuj. No. My jesteśmy normalni ludzie. No rozkazujesz. Dobrze. Bo ja będę próbował. To dobrze. Bo to owoc zakazany. Masz problem? To ja mogę... Nie rozkładałem, nie wyjmowałem nic. I po prostu ja mogę wariacie. Sobie wyprowadzić. Masz tu. A kto nagrywał na ciebie filmy? Byle jakie? Ja nie wiem kto. Nie wiesz? To wiesz, powiedz sam. Ale on może mieszkać wszędzie, gdzie chce. Nie musi tutaj ani... Proszę bardzo. Tak, no. Bardzo dorosło u rodziny. A rozpakowałeś się już? Nie. O, no to w każdej chwili może się wyprowadzić. Dobra. No, to nie, nie skacz. Chodź, Aaron. Aaron! To może tego spróbować winogronka? No panie Krzysztof. Ale nie kłaśnie jest. No dobre, to jest fioletowy. Nie, bo ja się znam, bo ja na działce u siebie też mam winogronka. Patrz, ale Krzysiek, on ma gospodarkę. Krzysiek! Krzysiek, on ma gospodarkę. Ja też mam działkę i mam winogrona, mam czereśnie. A masz biały? Słucham? Biały. Co biały? A białego ja ci mogę załatwić. Ja białego mogę ci załatwić, ile chcesz. To przynieś, kurczę. Chyba, że czarnego. A zobacz, kurczę. A czy, w sensie, winogrona, nie? Nie, ale przynieś... jak teraz seknie, patrz jak kurczę to wygląda. Weź pokaż. Ja to po prostu wyniosłem z samego rana. I to po rodzinie jeszcze, nie? Obowiązki. Zamiast odpoczywać sobie, tak, to Krzysztof powinien wyprać. Nie, ja nie. Nie, no bez przesady. Nie, powinien być dzień po prostu... Przepraszam bardzo. Jest co, sąsiedzie? Najpierw stali widzowie, żeby Jacek posprzątał. No to, no to posprzątane. Od czego? Bardzo od ulicy. Ładnie. Od ulicy ja mam sprzątać, tak? No. To będziesz tam zaraz. A ja mogę iść. To proszę bardzo. I już, wychodzę. No. Wojtek, pakuj, na tej chodź. No, na chatę do mnie. Chcemy imprezować. Na chatę do mnie ja cię zbiorę. Na imprezkę. Żartujemy, panie Krzysztof. No, iść na imprezkę. Już nie potasz mnie. Już, no. Tak. No. Na imprezkę iść. Dobrze. Ja nie wyrzucam, nie pierdolę głupoty takich. Jak powiedziałeś, to mam. Jego sąsiad, na imprezkę powiedział. To był żart, panie Krzysztof. Tak. Nie, u mnie żartów nie ma. A co to u ciebie jest? Powaga? Ciągle powaga, powaga. Sraga. Trzeba się śmiać czasami, no panie Krzysztofie, ja pierdziu. Pies psa widzi. O. Bo w lusterku zobaczył. Pies knura widzi. Ja widzę ciebie. No co taki zdziwiony? Młody to i zdziwiony. A co to będzie? Wiesz co? Co? Ja młody? Nie starszy od ciebie. Gnoi śmierdzący. O! Powąchaj. Pan starszy od niego jest? To powąchaj. Gdzie mi z lachą? Dawaj, powącham. O tu powąchaj. Zobacz wykąpany. Dawaj. Będziesz... Dawaj. Nie. Dawaj. To ja powącham. No. Nie będzie powąchana. Ja dzisiaj tylko 2 godziny spałem. A co wy robiliście w nocy? No on spał. Ja ogarniałem to wszystko. Musiałem... Aaron. Potem co niepotrzebne kurwa, całe te... Właśnie, tego połóż się! Dres starych, całe połóż się! Aaron. Nie skol go, zostaw go! Aaron, chodź. Jajko czuję. Niespodziankę. Połóż się tam. Ale nie... O, zobacz. Ale Wojtek, nie namówiłeś go, żeby się wykąpał. Ja dałem wczoraj. On powiedział, no, że wykąpię się, a jeszcze nie wykąpał się. A to dzisiaj będzie, tak? Ja wczoraj była nalot na mnie. Jaki nalot znowu? Bombowy? Bombowy. Co się znowu stało się? Ale ci powiem, ja że żołnierzy, jak po 6 uzbrojeni, całe te, wiesz, czarne skóry, te lepsze broń, całe te wszystko i jak jedliśmy, tam piliśmy jakieś soki, nie soki, bardzo gorąco było i po prostu oni tak spoglądali, chyba może poznali mnie i po prostu nic złego, nikt nie powiedział, że po prostu, żebym opuścił ten teren, że po prostu nie jestem od osobą odpowiedzialną tutaj. Chyba jestem odpowiedzialny. Przepraszam, ty jesteś odpowiedzialny? A co, nie odpowiedzialna? A kto? Ja już to wybrał. Kto poduszkę wyprał? Wojtek. No. Odpowiedzialny? Co myślisz? Kto mówi, że poduszkę wyprał? Jest odpowiedzialny, coś pomaga przecież, nie? Panie Krzysztofie. Żeby nie pomagał, by pan go nie przyjął. Po co ja posprzątał? A wczoraj... A pewnie przyjął, żebyś posprzątał. No właśnie, nawet nie podziękował. No, podaj rękę. Ogarnąłem trochę. Powoli trzeba to wszystko ogarniać. A ja patrzyłem jeszcze te
okna, to... Daj mu z ręki, nie rzucaj na ziemię, bo to obszczana. O. Drabinę wezmę w poniedzieli, to okno samo umyję. Tamte. Z tych jajek. No. To inaczej wyglądało. Jajka poleciały znowu? No, okno tam. Lampier. Co z tymi ludźmi? Ja nie wiem, co z tymi ludźmi, Krzysiek. No, on powiedział, że szybę kurwa woplu ubiłem ja. Tak. A jak byliśmy na tym, całe to wszystko, on sam powiedział, wiesz, Wojtek, całe to, że w nocy wypierdolili mi kurwa tym oprócz. Ale ja szybę. Ci pokażę, co jeszcze zrobili mnie. Czekaj, bo już telefon się grzeje, to ja na chwilę przerwę. Patrz. Do widzenia, poczekaj, zaraz pokażesz.